Słoneczny listopadowy dzień w Chrzanowie odbyła się wyjątkowa uroczystość przywrócenia pamięci wojennej nekropolii i pochowanym tu żołnierzom. Cmentarze wojenne z okresu Wielkiej Wojny są od przeszło wieku nieodłącznym elementem małopolskiego krajobrazu. Jedne przetrwały w niezmienionej formie, a inne popadły w zapomnienie i ciężko jest je odnaleźć w krajobrazie lokalnym. Nie inaczej było z cmentarzem wojennym numer 445 w Chrzanowie, aż do dziś. Jest to bardzo ważny dzień dla naszej lokalnej społeczności. Stoimy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, przy cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej. Miejsce to jest niemym dowodem na szaleństwo świata, w którym brat stanął przeciw bratu. Po latach zaniedbań każdy z tych żołnierzy ma imię i nazwisko, bo każda osoba to osobna historia. Cmentarze, szczególnie cmentarze wojenne, mają być też takimi niemymi świadkami historii, że wojna to zniszczenie, wojna to śmierć. By oddać hołd pochowanym tu żołnierzom, na uroczystość przybyli m.in. konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Polsce pan Michael Gross, konsul generalny Węgier w Krakowie pan Tibor Geremcser czy ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Tomislav Vidosevich. Nie zabrakło także przedstawicieli władz wojewódzkich czy samorządowych. Uroczystość odbywała się w asyście wojskowej z należnymi honorami. Jednym z ważnych punktów tego wydarzenia była modlitwa, jaką za zmarłych odmówili kapłani różnych wyznań, bo na cmentarzu pochowani są żołnierze różnej narodowości. Odczytano także apel poległych, przywołując walczących o niepodległość Polski w różnych momentach historii kraju. W obchodzoną w bieżącym roku 104. rocznicę odzyskania niepodległości stajemy do uroczystego niepodległościowego apelu pamięci na cmentarzu wojennym numer 445 z I wojny światowej w Chrzanowie. Stańcie do apelu! Na ich cześć oddano salwę honorową. Delegacje złożyły także kwiaty pod odnowionym pomnikiem na tej nekropolii, która zmieniła się nie do poznania. Dziś można już nie tylko zobaczyć zarysy mogił, ale także odczytać nazwiska niemal wszystkich pochowanych tu żołnierzy. 171 żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej oraz Armii Carskiej. Mamy zidentyfikowanych 168, trzech jest anonimowych, ale to tylko dlatego, że nawet Austriacy te 108 lat temu nie wiedzieli, jak się nazywają. Tutaj też ostrożnie musimy mówić o narodowości, bo to ci żołnierze pochodzili z wielu miejscowości ówczesnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Możemy mówić, w jakich granicach dzisiaj są te miejscowości. I w ten sposób o narodowości tych żołnierzy, bo to są Polacy oczywiście, Czesi, Słowacy, Niemcy, Ukraińcy, Chorwaci, Bośniacy, mieszkańcy Hercegowiny. Jest oczywiście też żołnierz carski, który urodził się na Syberii. Jak się okazuje, historia potrafi zatoczyć koło rzeczywiście, bo jedna z osób pracujących przy renowacji cmentarza odnalazła przodka. Zgadza się, to było coś niesamowitego, gdyż w ostatni praktycznie dzień renowacji tego cmentarza ten dokładnie pracownik dostał za zadanie porozkładanie tabliczek i przytwierdzenie ich do krzyży. I odnalazł swojego prapradziadka po 108 latach. Historia jest taka. Ja jestem pracodawcą pana Piotrka. Moja firma remontowała ten cały cmentarz. Przy rozdzielaniu tabliczek zmarłych pan Piotr odszukał imię i nazwisko swojego pradziadka. No i to jest cała historia wzruszenia. Skonsultował się z rodziną na Ukrainie. Okazało się, że to jest właśnie ta osoba, ta data urodzenia. No i w ten sposób
kółko się zamyka pomalutku. Bardzo się cieszę, że udało się nam to zrealizować. Pamiętam jeszcze, zanim objąłem urząd burmistrza Chrzanowa, z wolontariuszami sprzątaliśmy tutaj to miejsce. Tutaj niewielu mieszkańców miało świadomość, że chodzi po grobach. Było tutaj mnóstwo puszek po piwach, butelek po innych napojach. Ludzie wyprowadzali psy w tym miejscu. Teraz wreszcie to miejsce odzyskało swoją świetność. Oddaliśmy należną pamięć poległym tutaj żołnierzom. Ja przybyłem tutaj z Podkarpacia, spod Rzeszowa, spod takiej niewielkiej może miejscowości, gdzie spoczywa tutaj jeden z naszych bohaterów, Wiarusów. Ja śledziłem jego losy już od dosyć dawna, bo analizowałem, badałem listy strat z I wojny światowej i wiedziałem o jego istnieniu. Muzeum w Chrzanowie nawiązało kontakt ze mną. To wszystko jakiś przypadek, ale cudowny przypadek. I dzisiaj jestem bardzo pod dużym wrażeniem i bardzo szczęśliwy z tego, że udało się doprowadzić jakichś tych niemych, może nawet zapomnianych żołnierzy do jakiejś glorii, do jakiejś chwały im należnej, bo wspomnę tylko tego mojego rodaka, Wincenty Szostek, lat 21, zginął czy w wyniku wojny, I wojny światowej, okrutnej, wielkiej wojny, poległ 13 grudnia 1914 roku. Także spoczywaj w pokoju, dzielny Wiarusie, i będzie o tobie głośno w twoim środowisku. Na renowację tego cmentarza udało się pozyskać pieniądze. Z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tutaj wsparł nas wojewoda Łukasz Kmita w wysokości 350 tysięcy. Po ogłoszeniu przetargu okazało się, że te 350 tysięcy wystarczy. Naprawdę wygląda to pięknie. Jeszcze musimy poczekać, aż obrośnie to wszystko trawą, bo ona tutaj została zasiana. To wzmocni jeszcze te mogiły, jak się trawa zakorzeni w nich. Natomiast też proszę pamiętać, bo też wiele osób pytało mnie, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. Odtwarzaliśmy ten cmentarz tak, jak on powstał, czyli on wygląda dokładnie tak, jak przed ponad 100 laty, jak w 1914-15 roku. Objęliśmy ten teren również monitoringiem, żeby nikomu nie przyszło do głowy coś głupiego i jakieś zniszczenia tutaj w tym miejscu. Także mam nadzieję, że będziemy dumni z tego miejsca, że będą się tutaj mogły odbywać lekcje historii również. Byliśmy tu kiedyś, zwiedzaliśmy cmentarz żydowski i tak przez bramy, przez ogrodzenie się widziało takie pagórki. Bardzo dobrze się stało, że państwo odnowiło cały ten cmentarz. Ja też złożyłam tam lampkę ku pamięci tych, co polegli. Na pewno przyjdzie młodzież, ja tu swoje wnuki też przyprowadzę, zobaczymy. Warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce pamięci, które jeszcze niedawno nie funkcjonowało w świadomości części mieszkańców gminy.